Chwała Bogu. Tak zachęcony tym, że tydzień temu Dawid wyszedł, po prostu tak sobie pomyślałem, że nie mogę przyjść na następne zgromadzenie bez niczego i po prostu nie poddam się, dopóki Pan mi czegoś nie da. No i naprawdę usilnie walczyłem w tygodniu, choć w pewnym momencie nadal nic nie miałem, ale mam parę wersetów i takie drobne przemyślenia, które dla mnie są bardzo cenne. I wiem, że to jest głównie do mnie i że bardzo potrzebuję tego, że już długi czas toczę w tym temacie bój i cały czas diabeł walczy ze mną w tym temacie i wiem, że jakby idę do przodu, ale po prostu wiem, że potrzebuję jeszcze więcej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. Może zacznę z Psalmu 112. I od 6 wersetu części tej drugiej. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się. No i może dotąd. Że właśnie, że sprawiedliwy nie boi się złej wieści, serce jego jest mocne, ufa Panu, spokojne jest serce jego, nie boi się. Właśnie, jak to czynić, żeby to serce było mocne, żeby było spokojne, żeby nie bać się, żeby właśnie być zwycięzcą w tych wszystkich doświadczeniach. I tak w Psalmie 104 jest coś takiego napisane. Czternasty i piętnasty werset. Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i rośliny na użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka. No i to właśnie tak wiem, że tego potrzebuję każdego dnia. Tego chleba, który wzmacnia serce człowieka. Tak potrzebuję, żeby moje serce było mocne w Panu, żeby właśnie żeby karmić się tym chlebem z nieba, żeby karmić się naszym Panem, żeby karmić się tym Słowem. Tak bardzo tego potrzebuję każdego dnia. I też widzę, jak w moim życiu właśnie toczy się bój o to, żeby gdzieś odpuścić, ale właśnie nie chcę odpuścić, chcę tym chlebem karmić się każdego dnia. I jeszcze w Psalmie 102 czwarty i piąty werset. Bo nikną jak dym dni moje, a kości moje są rozpalone jak ognisko. Spalone jest jak trawa i wyschło serce moje. Zapomniałem jeść chleb. No i też właśnie tak, no tak nieraz też mogłem doświadczyć właśnie, że te serce mogło być takie wyschłe, spalone jak trawa. I no, że z własnej głupoty, że gdzieś dałem się zabiegać wrogowi, a to tu, a to tam. I nie mieć czasu właśnie najważniejsze, tak jak wczoraj było też mówione, że właśnie że człowiek chory potrzebuje nieustannie lekarstwa, nieustannie potrzebuje no, tego słowa właśnie, które leczy naszą duszę i że do końca życia tak naprawdę potrzeba tego lekarstwa. A jak się odstawi to lekarstwo, to człowiek znowu zaczyna chorować. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. I 27 werset. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Tak mi przypomniało trochę tą sytuację z tym człowiekiem też opętanym, który tłukł się kamieniami. I tutaj ten stróż więzienny pomyślał, że ci więźniowie uciekli i chciał się zabić, bo stwierdził,
że to wszystko, że to nie ma sensu właśnie. I tak właśnie widzę, jak, no, jak słuchanie wroga do tego właśnie prowadzi, że człowiek tłucze się tymi myślami, że tutaj, że może, no, że po prostu jest ciężko. Tutaj stróż więzienny chciał się zabić. I w 28 wersecie: lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. No i właśnie, i Słowo Boże przychodzi z pomocą: nie czyń sobie nic złego, bądź dobrej myśli. I tak właśnie zawsze, no zawsze właśnie Pan zachęca, żeby się nie poddawać, żeby iść dalej, tak jak też Dawid przed chwilą mówi, że właśnie, że Pan zachęca. Ja też doznaję takiego dużego zachęcenia, żeby iść dalej za Panem, żeby słuchać Go, poddawać Mu się, rozkoszować się Nim. I w tym samym rozdziale, w wersecie 40, pisze: gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. No i tutaj ci słudzy, Paweł i Sylas, pobici, zmęczeni, ale ze Słowem Bożym na ustach, poszli do braci. I co zrobili z tym Słowem? Dodali otuchy. No to właśnie to jest takie piękne, że to Słowo dodaje otuchy. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział i 6 werset. Tutaj jest o Barnabie i Saulu. Przeszedłszy całą wyspę aż do Pafos, spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego. No i tutaj widzimy właśnie tego Sergiusza Pawła, który pragnął posłuchać Słowa Bożego. I co się dzieje, kiedy człowiek pragnie posłuchać Słowa Bożego? W 8 wersecie: lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. No i tak właśnie jest, jak człowiek pragnie posłuchać Słowa Bożego, występują różne przeciwności, naprawdę, no, przeróżne. Aby tylko właśnie nie skupić się na tym, co tak naprawdę najważniejsze, żeby nie usiąść jak Maria u stóp Pana i nie słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia. I w tym samym rozdziale, werset 44: a w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. No i tutaj też właśnie zebrało się całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. I co dalej się dzieje? W 45 wersecie: a gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich złość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. I 50 werset: Żydzi zaś podburzyli pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swego okręgu. I widzimy właśnie, jak diabeł się wścieka, jak widzi, że ludzie mają pragnienie, aby słuchać Słowa Bożego. Całe miasto się zebrało i diabeł wytoczył właśnie swoje armaty, żeby tylko móc jakoś to zahamować, żeby ludzie jednak nie słuchali tego Słowa Bożego. I jeszcze dwa fragmenty. Jeden z przypowieści Salomona, bardzo znany. Czwarty rozdział, 23 werset: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. No ja widzę właśnie, jak to u mnie o to właśnie toczy się bój, żeby strzec tego swego serca, żeby ono było zawsze napełnione chwałą, napełnione radością, żeby mieć siłę właśnie, by potem iść służyć, czy podzielić się czymś, czy
porozmawiać z bratem, siostrą, czy inne Boże dobro uczynić, żeby wykonywać Bożą wolę właśnie, jak potrzebuję mieć to serce napełnione Bożym dobrem, radością, szczęściem, jak potrzebuję właśnie usiąść u stóp Zbawiciela i słuchać się Jego. Wiem, że już ileś, jakiś powiedzmy, już jakąś część mam wygraną, ale wiem, że jakby walka toczy się dalej i wiem, że muszę iść dalej, muszę iść zwyciężać, żeby właśnie dobrze wykorzystywać ten czas, nie poddawać się przeciwnościom, ale właśnie, żeby to przeciwności musiały paść. I ostatni fragment, który mi tak gdzieś mi tak zapadł do serca teraz. Z Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. I 21 werset. A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. Widzimy tutaj, że ci Ateńczycy, oni na nic innego nie mieli tyle czasu, co na rozmawianie o w sumie rzeczach niepotrzebnych i opowiadanie, słuchanie. To jakby ich temat. Ludzie w świecie się tym zajmują, oni mają czas na różne rzeczy. Ale właśnie tak sobie pomyślałem o sobie, że żeby tak ze mną było, żebym ja na nic innego nie miał tyle czasu, co na słuchanie Pana Jezusa. Żebym na nic innego nie miał tyle czasu, co na słuchanie Pana Jezusa. To tak zapadło mi gdzieś w sercu, że cały czas gdzieś, no, to pamiętam. I tak sobie właśnie myślałem, że mamy czas, potrafimy znaleźć czas na służbę, żeby służyć, żeby pracować dla Pana. A czy mamy czas właśnie, żeby usiąść u nóg Pana i słuchać, co On mówi, że mamy czas na to, żeby odpocząć, jak ciało jest zmęczone, ale czy mamy czas, żeby odpocząć, gdy dusza jest zmęczona u nóg Pana, że mamy też czas, żeby zająć się ogródkiem, dbać o warzywa, podlewać je, ale czy mamy czas właśnie, żeby podlać duszę, gdy jest spragniona, gdy potrzebuje nawodnienia, że też mamy czas, żeby posprzątać to i tamto, żeby było czysto w kuchni, czy w pokoju, czy w piwnicy, czy w garażu, ale czy mamy, czy w samochodzie, ale czy właśnie, czy mamy czas, żeby posprzątać w sercu, żeby w sercu był porządek właśnie, żeby tam było to, co być powinno, że mamy czas, żeby zadbać o swój dom, żeby kupić to, kupić tamto, żeby było wszystko, co potrzebne, a czy właśnie, czy mamy czas, żeby zadbać o dom Boży. I że mamy też czas spędzić z bratem, siostrą, żeby też właśnie mieć czas spędzić z Panem. Tak w pierwszej kolejności no, mówię o sobie, bo ja wiem, że no, jak ja bardzo potrzebuję, mimo że gdzieś walczę w tym temacie już dłuższy czas, to Pan mnie zachęca, żeby dalej i żeby, no, różne przeciwności przychodzą, do każdego wróg przychodzi z czymś innym, do jednego z tym, do drugiego z tamtym, czy zmęczenie, czy zrobić to, czy tamto, czy służyć tu, ale właśnie tak Pan mnie zachęca właśnie, żeby zająć się tym, co najważniejsze. Tak jak też wczoraj było mówione, żeby tak jak Maria usiąść u nóg Zbawiciela, żeby najpierw nabrać siły i potem iść w bój w siłach Pana. Niech Pan pomoże mi i każdemu nas. Amen.